Siema, Mdero, witam. Tak jak widzicie, z tyłu jadę z rozsiewaczem nawozu. Będę próbował rzepak zasilić azotem. Byłem jakieś 2 tygodnie temu na rzepaku. Zagrzązłem, kolejny porobiłem. Sąsiad mnie ledwo wyciągnął arionem. Nie wiem, jadę, zobaczę. No, kolejny to na pewno narżnę. Mam tutaj w rozsiewaczu niedużo, bo jadę na taki kawałek. Nie wiem, ile on tam ma. Niecały hektar tam jest, no. Nie wiem, no kurde. Wiem, że tam jest grząsko, no ale jadę, no. A co będzie dalej, to zobaczymy, nie? Ciężko tam ocenić, bo góra może być sucha, dół może być mokry. Tak jak na tym kawałku, co wcześniej chciałem posiać azot, zrobiłem 2 kółka, niecałe, bo w połowie ostatniego zagrzązłem. No i nie wiem, no tam gdzie jest woda stoi, no to rzepak gnije, śmierdzi, gnije po prostu, nie? Zobaczcie tutaj. Tutaj woda stoi. Też na moim polu. Zobaczymy. No, ale jadę, no, no bo już to już dawno trzeba było posiać ten azot. No ale jak u nas padało, no deszcz u nas był ostatnio taki większy, to wpierdzieliło 25 litrów, nie? Przez noc. Jadę. Co będzie? No najwyżej zadzwonię do sąsiada, to przyjedzie i mnie wyciągnie. Bo nie ma innego wyjścia, trzeba próbować. No to czekaj. Miałem telefon. Jesteśmy prawie na polu. Tutaj takie doły są, że jutro trzeba jechać. No a co do... Chyba na pługu skończyłem. Co do pługa, to zamówiłem obrotnicę. Mieli wczoraj wysłać. Dzisiaj chciałem się dowiedzieć, czy wysłali. Nikt nie odpowiadał. Kurde, nie dadzą pogadać. No, z tą obrotnicą chcę skończyć wreszcie. Zamówiłem ją, oni by mieli wczoraj wysłać. Dzisiaj chciałem się dowiedzieć, czy wysłali. Nie ma żadnej odpowiedzi. A już orać by można było. Ale nie ma kiedy. Nie ma jak, nie ma kiedy, ale tu wszędzie wody stoi, ja pierdziel. Maszankra. Kurde. Psareńki, o proszę bardzo, na zypaku siedzą. Do wieczoru zerwimy z domu. Pojadę na tamten później kawałek, co zagrzązłem. No ale to nie ma sensu tam jechać, kurde mać. Zakopać ciągnik. Kurwa nie.
ogóle się opłaca, że wsiadł ten nawóz. Chyba i trzeba blokadę załączyć, będzie. Dobra, otwieram drzwi bez tyłu. Żebym ja słyszał ten rozsiewek, bo... Pokażę, bo on już siada. Nie, to nie ma sensu nawet tu wjeżdżać. No kurde mać. A gdzie w życiu? Nie no, bo to... Kurwa. Chyba, że tu dalej będzie lepiej. Gdzie tam lepiej? Tam to w ogóle będzie chujnie chyba. Nie wiem. Nie wiem co tu robić. Tam to już na pewno nie ma po co jechać na ten drugi kawałek, bo jak tu jest grząsko, to i tam będzie. Tam woda stoi dalej. No tam kolejny porytek to siał nawóz. Gdzie? Jak tu się zapada normalnie, buty się zapadają. Nie wiem. O. Sarenki! Oj nie, nie wjeżdżam tu nawet. Ja pierdziele! Pierdolę tam! Kurwa, tylko błota nabrałem. Kurwa jebane tam. Ja tu nie będę wjeżdżał na. Mogę kurwa pieszo przyjść. Tutaj zobaczyć. Dupa tam. Nawet nie wjeżdżam. Pierdolę. No co poradzisz? Nic nie poradzisz. Nie wiadę, no i nie wiadę no. Zgniję w pizdu, przesieję. Czymś. Już tam będę się wkurzał. Trudno. Zajebać ciągnik nie sztuka, kurwa. Jeszcze komuś dupę zawracać, żeby wyciągać. Pierdno. O. On już, tylko wjechałem i siada. To co to za sens? Co tu się pchać? Kurwa, ledwo co wyjechałem. Zobaczcie. Tylko co wjechałem. Boże, Boże, Boże! Kurwa, całe buty mam w błocie. Co wy na to powiecie? U was też tak się dzieje? Nieudana próba wjazdu w rzepak i już drugi raz.
to nic. To nic. To nic będzie bez nawozu w tym roku. Dobra, nie zawracam dupy. Jadę do chałupy. Nara.